Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kreatywności. Jak być bardziej kreatywnym? Zapraszam. Od jakiegoś czasu zderzam się z wewnętrznym blokiem kreatywnym i mam bardzo duży problem w tym, żeby stworzyć coś nowego, mieć jakieś nowe pomysły na to, aby ruszyć kanał, wnieść tutaj nową jakość, nową wartość. Pomyślałem, że nagram na ten temat wideo, podzielę się co nieco swoimi refleksjami, ale też dam wam pewne wskazówki, jak sobie poradzić z tego typu zastojem, blokiem kreatywnym. Być może pracujecie teraz nad jakimś projektem, może macie jakiś problem do rozwiązania, macie jakiś cel lub ambicje, które chcielibyście osiągnąć, i też zderzacie się z takim poczuciem, że nie macie pomysłu. Brakuje wam kreatywnej iskry. Brakuje wam takiego poczucia zaangażowania, entuzjazmu, wewnętrznej pasji, która pomogłaby wam pchnąć wasze pomysły do przodu. Lub dodałaby więcej nowych idei, nowej takiej jakości, jakiegoś takiego wewnętrznego drive'u, żeby coś pchnąć dalej. Obserwowałem samego siebie przez ostatni czas, to co dzieje się w mojej głowie na polu emocjonalnym, duchowym, też na polu psychicznym, i poza tym, że żyję teraz w totalnie nowym miejscu, w totalnie nowym otoczeniu, to też zderzam się z kilkoma takimi, powiedzmy, wewnętrznymi dylematami, mógłbym powiedzieć konfliktami, dotyczącymi tego, w którą stronę pchnąć dalej moją karierę. Moja kariera w tej chwili ma dwa kierunki. Jeden kierunek to jest kierunek duchowy, drugi kierunek to jest kierunek kreatywny. I chcąc złączyć te dwa kierunki razem, muszę wymyśleć coś nowego. Muszę wymyśleć jakiś kreatywny pomysł na samego siebie. Coś, co połączy to razem. Ja wiem, że pewnie część osób na słowo muszę dostaje czkawki. Natomiast w tej chwili łatwiej jest mi to tak zdefiniować, ponieważ czuję, że ten konflikt jest po prostu za duży dla mnie. Ciągnie mnie w dwóch różnych kierunkach naraz. I nie pozwala mi to w pełni zaangażować się w to, co chcę tworzyć. Nie pozwala mi to żyć w 100% ze swoimi wartościami. I ja wierzę, że wiele osób ma z tym problemy. Też na różnych etapach życia ten konflikt różnych wartości, przekonań wygląda troszeczkę inaczej. I tak gdybym chciał to samo zdefiniować 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu, to pewnie miałbym w głowie totalnie inny obraz, czy nawet inny pomysł, czy nawet konflikt ten dotyczyłby mnie samego troszeczkę w innym przekroju. Tak, zdefiniowałem pewien problem i teraz jak sobie z czymś takim poradzić? Jak ja zamierzam sobie z tym poradzić i jak przede wszystkim procesuję ten temat na co dzień i co takiego pojawia się w mojej głowie, gdy myślę o tym zagadnieniu? Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, gdy mamy blokadę kreatywną, to jest zdać sobie sprawę z tego, dlaczego ona się pojawia. Czy jest to problem związany z tym, że nasze ambicje nas przewyższają? Może nie jesteśmy w stanie coś zrobić lub wykonać? Brakuje nam umiejętności, zasobów, pieniędzy, może kontaktów, może wiedzy? Czyli też trzeba zacząć od tego, żeby zdefiniować, z czym konkretnie mamy do czynienia. Może brakuje nam energii, czasu na coś. Druga sprawa jest bardzo subiektywna, ponieważ dotyczy naszej motywacji i każdego człowieka mogą motywować inne rzeczy. Jednych ludzi mogą motywować osiągnięcia materialne, zdobywanie czegoś. Innych ludzi może motywować sam proces, żeby coś robić po prostu dla samego robienia czegoś. Innych ludzi może motywować sama chęć eksploracji, bo chce coś zrobić, żeby odkryć, co z tego wyniknie. Innych ludzi może motywować na przykład chęć samodoskonalenia, bo na przykład chcesz coś robić, żeby stawać się lepszym człowiekiem i to sprawia, że chcesz w czymś działać. Więc mamy tutaj kwestię naszych wartości. Co takiego sprawia, że chcesz coś robić? I tutaj bardzo często ludzie mają problem z tym, ponieważ zatracają swoje wartości. Zapominają, dlaczego coś robią, dlaczego chcą coś zrobić. Gubią się. I to jest
coś, co na przykład dotyka teraz mnie, bo mam poczucie, że potrzebuję zdefiniować swoje wartości na nowo. Ja już to zrobiłem, to już teraz opowiadam wam już jakby po wszystkim, tak? Natomiast często nie dajemy sobie wystarczająco dużo czasu czy przestrzeni, żeby siąść i naprawdę zastanowić się nad tym, co jest dla mnie w życiu ważne. Gdyby wszystkie twoje troski, wszystkie twoje problemy, gdybyś nie miał rozterek finansowych, to co wtedy w twoim życiu byłoby naprawdę ważne? Ja wiem, że to brzmi dość idealistycznie. Wiele osób powie, co ten Damian pitoli, tam jakieś wartości, bzdury. Najważniejszy jest hajs, poczucie kontroli, poczucie wpływu, bycie zajebistym, wchodzenie na coraz wyższe szczeble hierarchii społecznej. Natomiast problem polega na tym, że często te rzeczy nie pochodzą od nas. To nie są rzeczy, które tak naprawdę chcemy. To jest coś, co zostało nam wpojone, narzucone z zewnątrz, co wyciągnęliśmy ze szkoły, z kultury, z przekonań, z poczucia bycia niewystarczająco dobrym, z poczucia bycia niekochanym, z braku bezpieczeństwa. Wtedy zakrzywiamy nasze potrzeby przez pryzmat naszych braków. Dlatego trzeba naprawdę siąść samemu ze sobą i świadomie zastanowić się nad tym, jakie są twoje wartości. Trzecim ważnym elementem jest to, żeby zdefiniować, jakie są twoje oczekiwania. Czego ty oczekujesz? Jaki ma być wynik tego, co ty robisz? Czy ty chcesz, żeby twoje działanie sprawiło, że poczujesz się lepiej? Czy chcesz, żeby sprawiło, żeby inni poczuli się lepiej? Czy chcesz mieć jakiś większy wpływ na swoje życie? Dla przykładu, jeżeli ja chcę nagrać to wideo i mam blokadę kreatywną, żeby je nagrać, i zacznę głęboko zastanawiać się nad tym, co ja chcę powiedzieć, jaki to ma wpływ na innych ludzi. Czy chcę to nagrać tylko dla siebie, żeby sobie pogadać, żeby zdobyć uwagę innych ludzi? Czy chcę to nagrać w celach autoterapeutycznych, że się wygadam i sobie coś poukładam w głowie? Czy może chcę to nagrać, żeby zainspirować innych ludzi do przyjęcia podobnej ścieżki myślenia, bo być może to komuś pomoże? Ja nie wiem, czy to komuś pomoże, mam taką nadzieję. Natomiast ty, oglądając ten film, uczestniczysz w pewnym przepływie informacji i z tego strumienia moich myśli możesz wyciągnąć coś dla siebie. Dla mnie przede wszystkim ważna jest klarowność w tym, co ja mówię. Dlatego wierzę głęboko, że gdy tłumaczę pewne zagadnienie, tutaj w tym wypadku jest to problem związany z blokadą kreatywną, jeżeli wytłumaczę to w bardzo klarowny sposób, to mam taką nadzieję, że ty też nabierzesz takiej klarowności i któryś z tych punktów, które tutaj wyjaśniam, kliknie w twojej głowie i będziesz miał ten moment, aha, tego mi brakowało, tego puzzla układanki mi brakowało, tego akurat teraz potrzebowałem. I to będzie ten moment takiego twojego wewnętrznego wglądu w siebie i nagle odblokujesz się, poczujesz się lepiej. Czwarty, mógłbym powiedzieć, chyba najważniejszy punkt, to jest to, żeby usiąść samemu ze sobą w ciszy i skupieniu i pozostać z niczym, pozostać z nieznanym. Często mamy blokadę kreatywną, nie dlatego, bo brakuje nam motywacji, weny twórczej, wiedzy, zdolności, umiejętności czy inspiracji. Brakuje nam weny twórczej, bo jesteśmy przestymulowani, bo ciągle słuchamy muzyki, bo ciągle z kimś rozmawiamy, bo ciągle przesiadujemy w mediach społecznościowych, ciągle czytamy, a to książka, to jakiś poradnik, ciągle pochłaniamy informację, która choć stymuluje nasz umysł i może pozwala nam spojrzeć na coś inaczej, to jednocześnie wyłącza nasze procesy kreatywne i troszeczkę osłabia nas pod tym względem, że nas rozleniwia. Ja nie twierdzę, że informacja z zewnątrz jest zła i powinniśmy się totalnie odciąć od informacji zewnętrznej, bo to też jakby wiedza jest potrzebna. Nie wiemy niczego poza tym, co się dowiemy ze świata zewnętrznego. Ale potrzebujemy ten czas dla siebie, żeby coś przeprocesować, żeby dojść do swoich własnych wniosków, żeby wziąć daną koncepcję, daną ideę, dany wzorzec i go przetrawić, przełknąć, pozwolić, żeby nasze ciało emocjonalne, żeby to, jak się z czymś czujemy, jak przetwarzamy bodźce, jak procesujemy rzeczywistość, żeby to połączyło się też z naszym charakterem, z tym, kim jesteśmy, żebyśmy doszli do czegoś swojego, żebyśmy mogli wykorzystać
daną ideę, dany pomysł, dane narzędzie czy technikę na swój własny sposób, umożliwiający nam rozwiązanie problemu, osiągnięcie czegoś, czy stworzenie czegoś nowego w innowacyjny sposób, w taki, na który nikt wcześniej nie wpadł. Bo to też musi się skądś wziąć. Jeżeli to ma się wziąć od ciebie, to potrzebujesz tego czasu dla siebie, żeby się zamarynować, żeby wejść w daną ideę, dane pojęcie, dany koncept, dany wzorzec, daną technikę. Musisz to wsiąknąć cały, musisz to poczuć i ty potrzebujesz na to czasu. Czy w medytacji, czy idąc na spacer, czy w ogóle zmieniając swój styl życia z konsumpcyjnego na bardziej minimalistyczny, w którym masz więcej przestrzeni, masz mniej stresu, masz więcej czasu dla siebie, na to, żeby wsłuchać się w siebie, żeby zrozumieć, co ci nie pasuje, żeby zrozumieć, jakie są twoje wartości, czego brakuje, czego powinieneś się pozbyć w życiu, co powinieneś bardziej zrozumieć. Wtedy twój umysł kreatywny może się uruchomić i dać ci rozwiązania na twoje problemy, o których nigdy nie myślałeś. I tak, to musi się wziąć z niczego, dosłownie z niczego. I tutaj bardzo ważny jest aspekt pielęgnowania nieznanego, nie wkręcania się w żadne idee na 100%, utrzymywania wszystkiego w perspektywie, posiadanie wolnego, nieprzywiązanego do niczego umysłu, otwartego, żeby w dowolnej chwili, w dowolnym momencie mogła przyjść do ciebie nowa myśl czy intuicja. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie ten film dalej i zachęcam was do zakupu mojej książki. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.